Od 4 lat Fundacja Zielone Wzgórze, której założycielem jest senator 6. i 7. kadencji Roman Ludwiczuk, organizuje wałbrzyskie zawody w bocze, dyscyplinie sportowej, w którą grywano już w starożytnym Rzymie. Dyscyplina co prawda wymaga od zawodników precyzji, opanowania i wyciszenia, ale jednocześnie pełni funkcję rehabilitacyjną, a grać w nią mogą nawet zawodnicy z zaawansowaną niepełnosprawnością. Zarówno ruchowa, jak widać, jak i rehabilitacja społeczna. Mogą się razem spotkać, razem pobawić i powalczyć o puchary. Myślę, że to jest dla nich tutaj najważniejsze. Pomimo tego, że sport nie wygląda na bardzo emocjonujący, widać w zawodnikach, że obserwują tę kulę. To, jak ona się na tych materacach zachowuje, i jest to dla nich bardzo ważne. Dyscyplina świetna, dlatego że właściwie każdy może w niej brać udział. Nawet osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową też mogą w bocze grać. No, wymaga precyzji, wywołuje emocje. Ja zawsze lubię patrzeć, jak ze sobą rywalizują osoby niepełnosprawne, bo oni są szczerzy, otwarci. Oni świetnie się wspierają, oni się cieszą przede wszystkim bardzo. Czasami nam tego brakuje. Brakuje właśnie tej ich otwartości, tej ich radości, z tego co robią, z tego bycia ze sobą nawzajem, tak bym powiedziała. W tym roku po raz pierwszy zawody rozegrane zostały w hali Akwazdroju, czyli miejscu, którego pomysłodawcą był senator Roman Ludwiczuk. Jakiś tam pomysł na stworzenie takiego obiektu urodził mi się x lat temu, ale od tego czasu już upłynęło ponad 10 lat, także już o tym zapomniałem. Cieszmy się tym obiektem. Jest to dziecko wszystkich Wałbrzyszan, wszystkich tych, którzy płacą podatki, którzy partycypują w funkcjonowaniu naszego miasta. To jest obiekt wszystkich Wałbrzyszan, to jest nasze dziecko, a tym bardziej super to dziecko jest, bo jest rozchwytywane, że tak powiem, w Polsce, patrząc na ilość imprez, która jest tutaj organizowana i patrząc również na jakość tych imprez i na to, kto tutaj przebywa, bo i koszykarze, reprezentacja męska, teraz będzie żeńska, za parę dni mamy Mistrzostwa Polski seniorów w ciężarach. No, dzieje się i taka była idea, ale poza tą ideą, to co mamy za moimi plecami, też ten obiekt służy młodzieży wałbrzyskiej, służy osobom z Wałbrzycha, no i o to chodziło. Ja się bardzo cieszę, że mamy jako Wałbrzyszanie takie dziecko. Organizacja wałbrzyskich bocze jak zwykle stała na najwyższym poziomie. Organizatorzy zadbali o miłą atmosferę, wspólną zabawę oraz o poczęstunek dla wszystkich. Od rana robiliśmy zakupy, bo taki mamy zwyczaj, że częstujemy tutaj. Nie na tyle mamy środków, żeby zamówić jakieś cateringi zewnętrzne i inne rzeczy, więc robimy trochę sumptem gospodarczym. W związku z powyższym od rana wspólnie w 3 osoby odbieraliśmy bułki, najlepsze bułki z piekarni pani Markowej na placu teatralnym. Do tego owoce, sałaty, inne rzeczy. Nie boimy się żadnej pracy, w związku z powyższym przygotowaliśmy. Mam nadzieję, że wszystkim będzie jak co roku smakowało. Do tego jabłuszka, do tego owoce i inne rzeczy. Także jakby ktoś miał z Państwa potrzebę zorganizowania czy przygotowania kanapek, to służę swoim osobom. Uczestnicy bardzo zadowoleni. Myślę, że dla nich to też ważne, żeby mogli wychodzić na zewnątrz. Zawsze staramy się, żeby ich zabrać w jakieś ciekawe miejsce, bo to nie tylko bocze to działalność fundacji. Także inne projekty, które realizowaliśmy właśnie dla osób niepełnosprawnych i zawsze chcemy, żeby gdzieś pojechali, żeby coś zobaczyli, a ta hala, no piękna hala, myślę, że na nich też robi ogromne wrażenie, będą bardzo zadowoleni i będziemy kontynuować bocze na tej właśnie hali. W tym roku do zawodów przystąpiło 8 drużyn z powiatu wałbrzyskiego i świdnickiego. Na wszystkich czekały atrakcyjne nagrody. W tych zawodach nie ma przegranych. Każdy jest zwycięzcą.